Dzień dobry. Dzisiaj wykonamy larwę chruścika. Oto właśnie taką. Będzie nam do tego potrzebny haczyk. To są akurat haczyki do mokrych much i nim w rozmiarze 8, przynajmniej tak są oznaczone na opakowaniu. Do tego damy sobie główkę 4 i żeby jeszcze dodatkowo dociążyć całą konstrukcję, dowiniemy sobie trochę ołowiu. To będzie taka mucha, powiedzmy, do zadań specjalnych na głęboką wodę i mocną, rwącą. Ołów przymocowuję tak mniej więcej w momencie, gdzie się kończy grot, ze względu na to, że tutaj jeszcze będzie szedł kawałek włóczki na koniec, ale to zaraz zobaczycie. I robimy kilka obrotów tak, żeby nam to nie doszło całkiem do główki, ponieważ przy główce chcemy mieć jeszcze trochę zapasu na dowijanie nici. Całość sobie oczywiście po nawinięciu ściskamy. Teraz bierzemy nić, przytwierdzamy ją do naszego haczyka. Końcówkę ucinamy. Końcówki jeszcze sobie ołowiu dogniatamy do haczyka. I teraz zaczynamy owijanie. Ja to robię w ten sposób, że pierwsze przejście w prawą stronę, w moją prawą, jadę tak, żeby nić wchodziła w zwoje ołowiu. Później końcówkę sobie tutaj zarabiam i wracam już tak dość mocniej dociskając, tak żeby nam się ten ołów poklinował. W tym momencie musimy uważać na to, żeby nam ta końcówka ołowiu nie wyskoczyła, ponieważ zrobi nam się zadzior. Ale też jeżeli nam wyskoczy, to nie będzie to niczym szczególnie przeszkadzać. No i tak, mamy mniej więcej ten ołów pokryty, nie musimy go pokrywać jakoś super dokładnie ze względu na to, że i tak na górę będzie szedł zaraz dubbing, ale to zaraz. Do wykonania dupki użyjemy włóczki, nie wiem z jakiego ona jest konkretnie materiału, ale fajnie jak zaświecimy na nią latarką UV, to świeci i też dobrze się pali, a jest to dość istotne w tym momencie. I tak, wyczesujemy sobie trochę, wyciągamy te włosy, co tutaj są sterczące niepotrzebnie. Bierzemy zapalniczkę i przypalamy to w taki sposób, żeby na końcu się nam zrobiła taka czarna plamka. No, trochę maława, więc jeszcze możemy to dodatkowo dopalić. O, i teraz jest OK. Chwilę odczekamy, aż nam to wszystko zaschnie, żeby nam się w palce nie wlepiło. Wyciągamy sobie jeszcze to w tył. I możemy sobie tą włóczkę już w tym momencie przymocować do haka. Ja to robię mniej więcej tak na połowę długości tułowia, czyli jak tułów mamy od główki do załamania, do łuku kolankowego. O, światło zgasło. Końcówkę robię w ten sposób, że jak tułów będzie od główki do załamania łuku kolankowego, to mniej więcej do tego miejsca, to biorę tak mniej więcej połowę tej długości, czyli tyle byłoby odpowiednio, więc łapię to sobie w lewą rękę. Przykładam w tym miejscu, możemy to sobie uciąć, żeby było nam łatwiej to przymocować. Przykładam to sobie w tym miejscu, gdzie ma się kończyć i tutaj sobie przyłapiemy tak na dwa obroty. No i będzie OK. No i owijamy do miejsca, w którym jest ołów, tak żeby tej muchy nie przegrubić niepotrzebnie z tyłu. No i dobra. Co jeszcze sobie możemy zarobić? Teraz użyjemy pióra kuropatwy do kolejnego kroku. Staramy się tą kuropatwę dobrać w taką, żeby była mniej więcej długości tej końcówki. Te pióra myślę, że będą OK. I teraz tak, całą jedną stronę sobie wyrywamy.
to nam będzie niepotrzebne. Z drugiej strony wyrywamy te pióra takie brzydkie, frędzlowate. No i teraz bierzemy szczypce, które nam nieco pomogą w tej całej operacji. Łapiemy za końcówkę i zaczesujemy do tyłu. No tutaj widzimy, że jeszcze kilka piór zostało, więc je też wyrywamy. Jak mamy to zaczesane do tyłu, to już możemy sobie to przyłapać, tą końcówkę do naszego tułowia. OK. Tutaj możemy sobie zrobić węzeł, ponieważ użyjemy rotora w imadle. Trzeba sobie ułatwiać, jak jest taka możliwość. I z powrotem bierzemy szczypce w rękę. No i tutaj oczywiście ostrożnie, ponieważ te pióra, to już chyba za każdym razem podkreślam, ale są delikatne i nie chcielibyśmy ich urwać. Mamy jeden obrót. Drugi obrót. Jest OK. No i teraz wracamy naszą nicią do tyłu i łapiemy za końcówkę. OK. To mamy, więc możemy sobie już to uciąć. No i teraz chcielibyśmy jeszcze te pióra położyć tak, żeby nam tutaj nachodziły na tył. Więc musimy je złapać w palce i dojechać jeszcze do tyłu. No i spoko. No i teraz będziemy robić tułów. Do wykonania tułowia użyjemy takiego dubbingu. Jest to dubbing z wiewiórki. I też będziemy go jeszcze później na koniec wyczesywać. Oczywiście tułów można zrobić z różnych materiałów. Różne kolory, więc to wszystko jest kwestia gustu. No i zaczynamy owijanie raz przy razie. Jak się kończy, dowijamy kolejną partię. Oczywiście też zapraszam Was w międzyczasie na stronę partnera kanału, czyli do sklepu kadis.pl. Tam znajdziecie różne materiały i sprzęt muchowy. Od wędek po asortyment ubraniowy, pudełka i tak dalej. Dobra, z powrotem dokładamy. No i mamy to wszystko fajnie pokryte. No i teraz musimy zakończyć naszą muchę. W tym momencie zwijam sobie nić, ponieważ jest ona dość gruba i włókna były, że tak powiem, w jednej pozycji, a do węzłów w ten sposób zdecydowanie wygodniej się z tej nici używa, ponieważ nam się nie strzępi. Robimy z 2-3 węzły. No, ten ostatni nie wyszedł do końca. Jeszcze jeden. Zaciągamy. Zostawiamy, jak ucinamy, to zostawiamy lekko końcówkę. Wtedy mniejsze prawdopodobieństwo, że nam się gdzieś to rozwiąże. I plus do tego jeszcze na zakończenie damy
krople szelaku. A, zaraz, jeszcze zanim damy szelak, wyczeszemy sobie tą muchę, żeby tym szelakiem całej muchy nie upaprać. I tutaj. Widzimy, że ten dubbing fajnie nam już wyszedł. Więc więcej na razie nie trzeba nic czesać. No i teraz na zakończenie jeszcze kropla szelaku przy samej główce. I on się tutaj już fajnie nam wpije w tą nitkę. I nasza mucha jest w tym momencie gotowa. Jak się podobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i do zobaczenia nad wodą. Hej!